Dzień dobry. To, co dzisiaj Jezus mówi, to jest program dla całego Kościoła, a więc program dla każdego, kto w tym Kościele jest. Pan Jezus mówi tak: przyjdźcie do mnie wszyscy. Nie mówi: przyjdźcie do mnie niektórzy. Nie mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście gotowi. Nie mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy, nie wiem, jesteście poukładani, nawróceni. Ale mówi: kto jest obciążony i utrudzony, ten niech do niego przyjdzie. A więc to jest bardzo ważne, tak jak powiedziałem, dla każdego i każdej z nas w Kościele, bo to ma nastawiać mnie do innych ludzi. To ma pokazywać mój stosunek do innych ludzi. To ma pokazywać moją relację do innych ludzi, że nie jestem kimś, kto mówi: możesz przyjść do Pana Jezusa pod warunkami, ale mówisz: przyjdź do Pana Jezusa, jeśli tylko tego pragniesz, jeśli to jest Twoim pragnieniem, bo On chce Cię pokrzepić, chce Ci dać siłę, chce Ci dać moc do tego, żebyś żył, żebyś żyła dalej. To jest niby bardzo oczywiste, ale zobaczcie, w naszym przepowiadaniu, w naszym myśleniu o innych ludziach bardzo często jest niestety takie myślenie, że do Pana Jezusa, do Boga, do Kościoła można przyjść pod warunkiem, to znaczy jeśli spełnisz pewne warunki, jeśli będziesz, nie wiem, no tak jak już mówiłem wcześniej, nawrócony, poukładany, patrząc z perspektywy współczesnego Kościoła, wyspowiadany, własny, uświęcający, jak mówimy w teologii, nie, mogę przyjść do Pana Jezusa zawsze, bo On mnie do siebie zaprasza. I żaden człowiek, bez względu na to, na jakim stanowisku kościelnym jest, nie ma prawa zabronić drugiemu człowiekowi przychodzenia do Jezusa komukolwiek. Być utrudzonym i być w potrzebie to być również grzesznikiem. Znaczy człowiek, którego my bardzo często chcemy wypchać z Kościoła, oczywiście nieformalnie, bardzo często wręcz mówimy inaczej, to znaczy, że jesteś w Kościele, ale właśnie do tego człowieka Pan Jezus kieruje te słowa: przyjdź do mnie, jesteś udręczony, umęczony, przyjdź do mnie, bo to, jak żyjesz z twojej winy lub nie z twojej winy, to jest jakby drugorzędna sprawa, cię męczy, dlatego możesz do mnie przyjść. Dlatego ja Cię zapraszam do siebie, dlatego jestem na Ciebie otwarty, dlatego chcę i tak jest moje pragnienie, żebyś do mnie przyszedł. Potem Pan Jezus mówi o jarzmie i zobaczcie, co sprawia jarzmo. To sprawia, że zwierzęta idą obok siebie. Jeśli biorę jarzmo Jezusa, który jest na nim, biorę je na siebie, to idę obok Jezusa. Nie idę przed Jezusem, ale nie jestem wtedy Bogiem, i nie idę za Jezusem jako ktoś gorszy, ale jestem Jego partnerem, idę blisko, jestem obok Niego. I myślę, że znowu warto popatrzeć, że to jarzmo to nie jest coś, co mnie właśnie ujarzmia, coś, co mnie nakłada ciężar, ale wręcz przeciwnie, to jest coś, co mi pozwala być blisko Jezusa, iść w jednej linii z Jezusem, iść razem z Jezusem, iść obok Jezusa, albo jeszcze inaczej, Jezus idzie obok mnie, Jezus idzie razem ze mną, Jezus mnie prowadzi, Jezus mnie podtrzymuje. To jest też ciekawe, że zobaczcie jarzmo, ja nie wiem jak to działa w rolnictwie, może by się jakiś rolnik tutaj wypowiedział, ale tak sobie myślę, że jarzmo też może w pewien sposób podtrzymywać to drugie zwierzę, które ma się słabiej przez jakiś moment. I wtedy to też nam pokazuje, że właśnie to jarzmo, które ze mną niesie Jezus, ono sprawia, że ja się nie przewracam, że jestem do Niego niejako przywiązany, jestem od Niego zależny, od Jego siły, od Jego barków, od Jego ciała. Ta Ewangelia naprawdę jest Ewangelią, która powinna nam cały czas przypominać, że Bóg jest inny w naszym myśleniu, że Bóg nie jest kimś, kto wyklucza, że nie jest kimś, kto, no właśnie tak jak już mówiłem, stawia warunki, nie jest kimś, kto mówi pod pewnymi warunkami, ale jest kimś, kto kocha za darmo. Dlaczego? Dlatego, że Jezus widzi w nas wartość, Jezus widzi w nas potrzebę, Jezus widzi w nas kogoś, kto potrzebuje Jego wzmocnienia, Jego siły. I taka jest ta Ewangelia. Myślę, że warto nieustannie do niej wracać. Ona do nas wraca co jakiś czas, była całkiem niedawno temu,
jeśli pamiętacie, to właśnie dlatego, że wraca do nas, to Pan Jezus nam przez to też przypomina nieustannie taką prostą sprawę. Ja Ciebie bardzo kocham, jesteś dla mnie ważny, jesteś dla mnie ważna, chcę Cię pokrzepić, chcę Ci dać siłę, chcę Ci dać właśnie krzepę, tak? Dzisiaj to słowo może tak bardzo nie funkcjonuje w naszym współczesnym języku, ale zobaczcie, tak, to pokrzepić właśnie jest od słowa krzepa, daje Ci krzepę, daje Ci siłę, żebyś szedł, żebyś szła, żebyśmy po prostu postępowali ku przodowi, a nie bali się Pana Boga. Bóg naprawdę nie stawia Ci warunków, Bóg Cię zaprasza. Właśnie z obciążeniem, z umęczeniem, z tym wszystkim, co sprawia, że jesteś wolniejszy, że jesteś wolniejsza, że może nawet jesteś słabszy od innych, ale dla Niego jesteś ważny, On Cię zaprasza. Także tego, nie bójcie się Jezusa. Dobrego czwartku Wam życzę, trzymajcie się.